Drogi widzu, droga widzko, na początku witam Ciebie serdecznie na naszym kanale, a jak już tu jesteś, to zachęcamy do lajkowania, komentowania, subskrybowania i dzwoneczkowania naszego kanału. Zapraszamy na film. Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku. Ja i ona. Jaka ona? Ja i moja wspaniała żona, a nie ona. Ona. Ona jest na pa... Kurze łapki, żeby nie mieć kurzek łapek, kupiłem ci, moja kochana żono. Jak to mi? Po pierwsze, to ja kupiłam i kupiłam tobie. Tak, przepraszam bardzo. Co patrzysz? Kurze łapki, żeby nie mieć kurzych łapek, tutaj takich właśnie. I to jest idealna rzecz. Przymierzałem się do tego od bardzo dawna. Nie ukrywam, kupione w Dino, w dobrej cenie. Kurze łapki. Takie właśnie ładne kurze łapki, proszę bardzo. Mam tu ich równo kilogram. Pięknie. I przekrót się śmiejesz. Ja gadam normalnie, a ty nagle zaczynasz śmiać. Ja bym to pomalowała na czerwono. No to sobie pomalujesz, jak sobie kupisz. Obcinamy. No ja właśnie kupiłam. Podejdź tu rzecz. Na samym początku musimy pozbyć się tych paznokietków, czyli musimy w tym miejscu to wszystko poobcinać, cały kilogram. Trochę za blisko. Co tu? No bo nie widzę, bo mi zasłaniasz jak zwykle. Wszystkie jak te... ty wyjdziesz tym kurką, może poobcinasz te pazurki, ale nie wiem, czy przy okazji twoje nie ucierpią, jak tak patrzę, jak ty to robisz. A co robię? Źle robię? No źle robisz, tak jakoś ułomnie. Czekaj, to... A może ja faktycznie robię za krótko, co? Nie robisz za krótko, ale dobrze. Nieporadnie. Kochani, postępujemy tak z całym kilogramem, następnie będziemy to gotować. Od 30 do 40 minut w bulionie, jakimś tam warzywnym bulionie, najlepiej z kostek rosołowych. Potem będzie dalsza obróbka po tym czasie. Kurde, jakie stare kury musiały być chyba, co? Nie, to zawsze tak było. Nie co? Pamiętasz, jak babcia robiła? Nie, patrz, naprawdę zobacz, ciężko idzie. Kiedy ty to zrobisz? Dobrze, kochani, kilogramek. Obcinam, wracam za dwa dni. Dobra, rozmiesza się przy gotowaniu. Musisz podjechać telefonikiem, pokazać, jak pięknie obciąłem te pazurki. Kochani, co do tego bulionu. Jak ktoś ma swoje kostki, ktoś ma bulion warzywny i tak dalej, sobie samemu robił, to niech sobie da ten bulion. Można tylko samą sól. My daliśmy kostki, ja w sumie dałem kostki. Kostka jedna na pół litra wody, czyli... Tu powinny być w tym litrze dwie, ale dałem trzy. I ten litr przelewamy teraz. Zawsze mi ruszy, no. Już pozostawię to bez komentarza po prostu. Do tych nóżek. Jak coś zrobisz, to i tak musisz na kogoś zwalić. Mówisz o czym w tym momencie? Bo nie za bardzo nie słuchałem ciebie. Jesteś taki... Jaki? Porywczy. Ślamazarny. Chyba ty. I ty zawsze coś rozwalisz, pracujesz, a potem jest na. Podejdź no to. Kochani. Kochani moi. Tak to wygląda. W pewnym stopniu te łapki, można powiedzieć, te nóżki są przykryte. Stawiamy teraz to na gaz. Od momentu zagotowania trzeba kontrolować. Pół godziny na pewno, ale może 40 minut. Potem to odcedzamy od tego bulioniku, tych kosteczek. Na jakieś sitko, na szczęście sitko mamy. Umywać w ogóle, jak nie to... Masz to umyć, rozumiesz? Nakazuję. Nie wystraszyłaś się? Nic? Nie. Chociaż zagraj, że się boisz trochę, chłopa. Nic? Nie, w ogóle się ciebie nie boję. I tak to właśnie jest. Na gaz to stawiamy. Albo na elektryczną kuchenkę. Albo jak ktoś ma kociołek nad ogniskiem, to może w kociołku nad ogniskiem. I od momentu zagotowania, pamiętajcie, minimum 30 minut. 40 minutek, tyle to trwało. Uważam, że troszkę przyparowało. Uważam, że miękkość jest odpowiednia. Nie mogą też się rozlatywać. Teraz je odcedzamy i będziemy je podsmażać na patelni z takim wspaniałym sosikiem, którego Wam za chwilę pokażę, jak go przyrządzić. Ten piękny sosik robimy następująco. Tu mam 250 ml coli. Najzwyklejszej coli, oczywiście nie zero, tylko zwykła. Zero to nie jest cola. No tak, no to nakupujesz tej zero
I to jeszcze ja w ogóle tego nie piję. A ty jesteś pewien, że to jest zwykła kola? Tak, to jest zwykła, bo ściągnąłem nową butelkę i ostatnia się uchowała. Aha, no dobrze, przepraszam. Myślałam, że że nie było już zwykła. Ale no zero, zero to nie jest kola, daj ta spokój. To nie dla mnie. No ale ty jesteś na diecie, no co teraz możesz tylko zero pić? Zapomniałeś? W weekend sobie pofolguję. 250 ml coli, 50 ml sos sojowy ciemny. I teraz tak, ja sobie to wymieszam tu w tym większym naczynku. Oczywiście kurze łapulki za chwilę powędrują na patelnię, na tłuszcz, na olej, będziemy je podsmażać. Później pójdzie do tego wspaniały sos, można powiedzieć barbecue. To możesz mi to zabrać z kadru? Proto? Tak, dziękuję. Ale ty to zawsze masz takie szczegóły. No, bo postawiłeś tak, za chwilę sobie zobaczysz, że akurat ta jedna wielka plama od tego sosu sojowego jest na samym widoku. Która? Ta z przodu. No teraz już się Boże. Trochę zrobiła. Dobra, pamiętajcie, wszystko będzie w opisie, jeśli chodzi o ten sos, o jego skład. Kola, sos sojowy, pieprz drobno mielony. Od razu wsypię, dopóki łyżka jest. To będziemy mieszać. Do czego to jest, mówisz? Do deserów, do kawy. 40-centymetrowa łyżka? Tak. Pół małej łyżeczki. Wiem, że ty masz zaburzony ten... Wagę może masz w oczach, ale centymetr to nie bardzo. Tak lubisz dodawać. A gdzie to 40 centymetrów? O połowę za dużo podałeś. Zawyżasz zawsze. Jezu. Czosnek granulowany, malutka łyżeczka. Jacie, ty to wiesz co? Ale nie rozumiem, o co w ogóle, nie wiem, o co nie ci no chodzi. O nic, nie, no, zupełnie o nic. Zupełnie o nic. Aha, no to właśnie. I tak będzie później wszystko ładnie, że tak powiem. Zagotowane z tymi nóżkami. Ale dobra, jedna łyżka jest do tego, druga łyżka będzie, zacznę od czego? Teraz sobie upaciam, musiałbym mieć jeszcze jedną, nie? Chciałam powiedzieć, że nie przemyślałeś tego jak zwykle, bo mnie nie było w domu, tak to bym ci powiedziała. Ty już za dużo powiedziałaś. Czego za dużo? Ogólnie za dużo powiedziałaś w tym odcinku. Końcówka miodu, żeby to nie było, że to jest reszta miodu, bo miodu ci u nas dostatek, naprawdę. Tak. Pozdrawiamy Sławomira Michalaka. Pozdrawiamy, no. Pozdrawiamy. Jedna mała łyżeczka tego miodu. O Boże. No, trochę ci powiem, nabrudziłem. Teraz będę musiał przynieść jeszcze dwie. Czy znajdziesz jeszcze mamy takie łyżeczki. Same w ogóle? Nie, na pewno nie mamy. Dobra, to ja będę te brudne odkładał tu. Boże, chociaż raz pomyślałeś. Marta, weź nie gadaj taki głupot, bo kto sobie pomyśli i powie, że ja jestem jakimś pantoflem, że ja się ciebie boję czy coś. Przecież wiesz, że... No, wszyscy dobrze wiedzą i widzą, że nie jesteś. Przesuń się do tego, pójdę po te łyżki. Bo zamiast pomyśleć trochę i przynieść mi od razu, to... Ale ja zdążyłam wejść, nawet jeszcze roboty mi nie robiłam. Przecież byłem po ten, ketchup i po ten, po musztardę. No, nie mam dwóch takich samych łyżek w domu, nie ma, każda inna. Są, tylko w zmywarce. Trzecia łyżka i jeszcze inna. Przecież nikt by nawet tego nie zauważył, gdybyś nie powiedział. No, dobra. Dobra, za chwilę sobie to przemieszamy. Teraz tak, ketchup. Wocławek najlepszy. Dwie małe łyżeczki. Tego może być dużo. Jedna. I jeszcze jedna identyczna. I druga. I brudzimy następną łyżkę. Zmywarka jest tak, jak wspomniałaś. Z tej. Bo naprawiłam. Znaczy kazałam ci naprawić. A co kazałaś naprawić? Zmywarkę. Mówisz o tym... To kiedy to było? Już nie, wiesz co... Widzowie dawno zapomnieli o tym, a ty musisz teraz w koło przypominać mi o tym. Musztarda. Musztardy za dużo nie można na tą ilość dać, żeby nie zdominowała nam smaku. 3/4 małej łyżeczki. I brudzimy kolejną małą łyżeczkę. O. Przemieszamy to w miarę możliwości, jak najlepiej się da, ale tak jak wspomniałem przed chwilą, to wszystko będzie ładnie rozmieszane, bo będziemy te łapulki w tym jeszcze piec, gotować, podsmażać. Trzeba to będzie mieszać. Mieszamy. Ładny sosik zrobiłem, no powiedz.
I teraz tak, nie było widać i patrzcie na mnie, czym to zabrał. No tak zrobiłaś, nie zrobiłaś tak? No zrobiłam, no bo wszystko poustawiałeś. Przestań. A to ty jesteś najważniejszy przecież, a nie no tu akurat masz rację. Tu masz akurat rację. No to ci muszę ci przyznać rację w tym przypadku. Tu jeszcze musisz rozmieszać na ściance. Tu? Tak. Ulżyło ci troszkę? Troszkę. Dobrze. I teraz tak. To nam troszkę tutaj pomymla się. A ja, te nóżki już odciekły na tym sitku, co też tam chwilę wcześniej widzieliście. Olej już na patelni, rozgrzewamy olej, podgrzewamy te łapki i potem ten sos. To na patelnię. Wszystkie za jednym razem. O! I teraz będziemy podsmażać. Trzeba uważać, bo troszkę pryska. Ale zaraz przestanie. I później wlewamy ten sos, który wam pokazywałem chwilę wcześniej. Dobra, smażymy. I pora na sosik. Pięknie. I teraz podsmażamy, gotujemy w tym sosie, tak żeby nam się ładnie obtoczyło. Oczywiście zmieni kolor, sos sojowy to nam zrobi ciemniejsze. Nie podsmażam tego w panierce ani niczym podobnym. Ładnie już zaczyna pachnieć czosnkiem. Tak to wygląda. I teraz kilkadziesiąt minut. Widać to jest, to będzie widać, nie wiem, 20 minut powiedzmy. I gotowe. Apetyczny widok, co? Szczerze? No szczerze. I to, no to była... zależy kto co lubi. O. Dobra. Wybrnęłam dyplomatycznie. Talerzyczek do kostek, bo tu będzie dużo zabawy z tym, dlatego że te kurze łapki no będę sysał. Już sobie wyobrażam, jakbyś to jadł. Dasz radę. Najistotniejsza rzecz teraz w tym, po każdej łapce będzie sprawdzała, czy te kurze łapki mi giną, dobra? Bo to podobno działa. Wiesz, jedną zjem i na przykład zobaczysz. Zobacz teraz, widzisz, nie? Mhm. I za chwilę będziesz widziała różnicę na pewno. Dobra, próbujemy, bo wygląda i pachnie to jak milion dolarów. Tych przepisów jest na YouTubie dużo, ale w takiej wersji nie ma. Naprawdę pyszne. Taki słodkawy posmak. Nie wiem, jak to można wytłumaczyć bardziej. No pyszne naprawdę. O. Też? Nie, dziękuję. Naturalny kolagen. A, ta poduszka tu jest taka. No dobra. No super. Działa? Bardzo się cieszę. No. Tak blisko. No już ci powiem, że się wygładziłeś trochę. Wiesz. No od razu. Mówiłem, że działa. O. To jest najlepsze to bawienie się w tym, nie? To zależy, ja nie lubię się bawić jedzeniem. Ja to raz, dwa zjedzone, a nie. Pyszne. Jeszcze lepiej? No, powiem ci, że widzisz? Odmłodziłeś się, ale Prowadź. Ty już... Jaka łapa. Ale ty już nie przesadzaj, bo... Jak niemowlak, pampersie no, widzę. Właśnie chciałam powiedzieć, że będę musiała pampersów szukać. Ostatnia noga. No możesz zjeść, tak. W Dino dostępne, naprawdę rewelacja. Nie tylko w Dino, bo w innych sklepach też widziałam. U nas? No. Gdzie? Nie mogę nazwy podać. Widziałam nieraz. Bawienia dużo, ale pyszne. Warto. Zlitujesz się już? Dokończę. Ja dokończę, kochani, a wy macie czas na subskrypcję, jak ja to będę kończył. O, dobrze wybrnąłem, nie? Z czego? Z tego trudnego słowa. Kończył, dokończał. Dokończał.
wiesz co, może to nie wygląda tak jak smakuje, ale naprawdę rewelacja. Patrz teraz ile tu mięsa jest, zobacz. Wiesz? I zobacz co ja teraz z tym zrobię. Na pewno wielu to jadło. Jeszcze jedna czy starczy? Wystarczy. Pyszne! Polecam! A możesz zrobić odwrotnie. Odstawiłeś... O, a kości. Kochani, postawił. Kurze łapki na kurze łapki. A więc tak. Polecam w tej wersji z takim sosem. Wszystko macie w opisie. Naprawdę rewelacja. Oczywiście powtórzę po raz enty. Bawienia jest dużo, ale to jest w tym wszystkim najlepsze. To właśnie bawienie. Tak to będzie wyglądało. Kochani, jeśli film się podobał, łapa w górę, komentarz. Mile widziane. Subskrypcja i dzwoneczek, jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, to zachęcamy, żeby to zrobił. Gdyż, ponieważ będzie informowany o wszystkich takich i nie tylko takich wspaniałych rzeczach na naszym kanale. Jeśli chodzi o wszystkie niezbędne rzeczy do zrobienia wyrobów domowych, wszystko kupicie w sklepie Jelux Polska. Link do tego sklepu w opisie również będzie. Kod rabatowy w parze z tym linkiem, czyli Kostrzewski 10, w którym będzie 10% taniej. Co więcej, nasze social media. Zacznę od Facebooka i od naszej wspaniałej, olbrzymiej grupy Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Zapraszamy serdecznie. TikTok Swojskie Gotowanie, Instagram Swojskie Gotowanie. Czemu ziewasz? No bo przynudzasz. Dzięki, żono. Tak, proszę, to jest z żonami właśnie. Sklep internetowy Swojskie Gotowanie i Wędzenie.pl. Zapraszamy serdecznie. Kurze łapki na kurze łapki. Pozdrawiamy. Cześć.